Małgorzata Foremniak reaguje na zarzuty Kuby Wojewódzkiego. Jestem zażenowana. Kuba Wojewódzki zarzucił Agnieszce Chylińskiej i Małgorzacie Foremniak, że były nielojalne z nim, gdy odchodził z Mam Talent. Na zaczepkę showmana najpierw zareagowała Chylińska, teraz kilka słów o zarzutach celebryty pozostawiła Foremniak. Kuba Wojewódzki w 2010 roku odszedł z programu Mam Talent, w którym był jurorem z Agnieszką Chylińską i Małgorzatą Foremniak. Ostatnio wspomniał o zakończeniu współpracy przy Talent Show TVN, goszcząc u siebie Piotra Gąsowskiego. Przypomnijmy, że ten kilka miesięcy temu porzucił fuchę prowadzącego Twoją twarz. W ramach solidarności z wyrzuconą z pracy Katarzyną Skrzynecką. Wojewódzki, komentując decyzję kolegi z telewizji, zarzucił Chylińskiej i Foremniak nielojalność. Stwierdził: jak zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z Mam Talent, to obie powiedziały: odchodzimy z tobą. A jak było później, to chyba wiemy. Ja nie wierzę w taką lojalność. Małgorzata Foremniak odpowiada Kubie Wojewódzkiemu: jestem zażenowana. Małgorzatą Foremniak w instagramowym wpisie odniosła się do słów Kuby Wojewódzkiego, przedstawiając swoją wersję zdarzeń z 2010 roku napisała: jest mi ogromnie przykro, że w dzisiejszych czasach, aby zwrócić na siebie uwagę, trzeba wytworzyć sztuczny skandal, oparty na kłamstwie. Bardzo rzadko reaguję, ale niestety tym razem nie mogę przejść obok. Otóż o odejściu Kuby Wojewódzkiego z programu Mam Talent dowiedziałam się od swojego ówczesnego agenta. Kuba zrezygnował z własnej woli, nie została wyrządzona nikomu żadna krzywda, to skąd pomysł o tym, że mamy odchodzić hurtem? Nawet nie poinformował nas o swojej decyzji, tym bardziej jestem zażenowana jego wypowiedzią. W takim razie bardzo proszę nie nadużywać słów i zdarzeń tylko po to, aby było głośno. Słabe jest to, że, potrzebując tego rozgłosu, używa się nie swojego światła. Wcześniej na słowa Kuby Wojewódzkiego zareagowała Agnieszka Chylińska, która często podkreślała w wywiadach dużą sympatię do prezentera. Reagując na jego wypowiedź, nie kryła rozczarowania i zapowiedziała, że nie zamierza już przychodzić do jego programu. Drogi Kubo. O Twoim odejściu z programu Mam Talent dowiedziałam się z mediów. Ani się, chłopie, ze mną nie pożegnałeś, ani nie powiedziałeś dlaczego. Dlatego, zarzucając mi nielojalność, po ludzku kłamiesz. Przychodziłam do Twojego programu na wyraźne Twoje zaproszenie. Wtedy było wszystko cacy, bo miałeś fajną oglądalność i tak bardzo mnie lubiłeś. Jeszcze kilka dni temu dzwoniłeś do mojej agentki z pytaniem, czy mogę znowu do ciebie wpaść. I wiesz? Pomyślałam, pójdę. Ale jak przeczytałam dzisiaj o mojej rzekomej nielojalności wobec ciebie, to pomyślałam sobie, żeś dwulicowy i kłamliwy, a tatuś mi mówił, żeby od takich trzymać się z daleka. Idź i nie kłam więcej. PSA, może po prostu miałeś zły dzień.